Śląsk musi robić swoje i liczyć na gorszą końcówkę sezonu Nielby. Jeżeli taki scenariusz się zrealizuje, wrocławianie będą mieć szansę na awans. Weekend ekipie Aleksandra Malinowskiego upłynął w dobrych nastrojach. W sobotę Nielba Wągrowiec przegrała w Opolu z Gwardią. Mecz dostarczył jednak emocji, bo szczypiorniści z Wągrowca prowadzili nawet 8 bramkami. Ostatecznie przegrali tylko jedną. By odrobić nieco punktów do Nielby, Śląsk dzień później musiał zrobić swoje. O nietypowej porze, bo wczesnym popołudniem wrocławianie mieli pokonać Olimpię. Piekary Śląskie, zespół z Dolnego Śląska, nie miał większych problemów z realizacją tego celu. Do przerwy gospodarze prowadzili w orbicie 14-11. W drugiej połowie spokojnie kontrolowali przebieg meczu i ostatecznie wygrali 6 trafieniami. Najwięcej bramek, 7 rzucił dla gospodarzy Przemysław Zadura, 6 dołożył Piotr Swat. Prawdziwą gwiazdą był jednak bramkarz Śląska Marcin Schodowski, który obronił 4 kolejne rzuty karne. Będący na 3. miejscu w tabeli Śląsk traci do drugiej Nielby. Wągrowiec już tylko 3 oczka do zakończenia sezonu. Pozostało 6 kolejek. Wrocławianie muszą zająć 2. miejsce, by zagrać w barażach o Ekstraklasę.